Ale nasza ciocia, która z nami przyjechała, jest kuzynką Marii, kuzynką Lubki, także są blisko spokrewnione, a mimo to nigdy się nie widziały. I też tutaj jest żona Sławka, też kuzyna naszej cioci. Tak. Czyli bliska rodzina i praktycznie przez to, że tata cioci wyjechał stąd, one tu zostały, praktycznie nigdy nie miały okazji się spotkać. Dopiero dzisiaj to nastąpiło, bo po ilu latach od czasu wyjazdu. Lesia. Die Frau von Sławek. Ja, also. Das ist kompliziert. Lesia, na imię. Lesia. Die sind alles eng verwandt, ja, haben noch, sich noch nie gesehen, noch nicht getroffen. Als der Vater der Tante weggegangen ist, sind sie hier geblieben. Frau Sensen hat sich jetzt zum ersten Mal getroffen. Jeśli popatrzymy na te trzy panie, to mamy jakby w pigułce trzy różne życiorysy, które zostały zmienione przez wojnę, przez to, że rodziny zostały rozdzielone. Wenn wir uns unsere drei dann angucken, dann sehen wir eigentlich so drei verschiedene Lebensläufe. Die von dem Krieg und von und davon, dass die Familien getrennt wurden, verändert. Chciałbym też powiedzieć, bo tak, pani Lesia, znaczy, muszę mówić ciocia, to jest moja krewna oczywiście. Zaraz, dziękuję. Ciocia Lesia mieszka w Łuce, to jest wioska obok. Ciocia Lubka także w miejscowości Łuka. To jest dosłownie 4 km stąd na wschód. No i... A pani Maria? Zaraz powiem. Also, ich werde von den drei Damen immer Tante sein, das ist meine Tante. So wohnt Tante Lesia, und Tante Lubka hier in Łuka, in Nebendorf, 4 Kilometer östlich von hier. I ciocia Maria mieszka, to znaczy jej gospodarstwo wczoraj oglądaliśmy. To jest, ono jest na tej górze, na którą wchodziliśmy. I żeśmy rozmawiali na temat właśnie tego opuszczonego budynku i planów, jakie tam były, a więc budowa domu i losów jej ojca, który po wojnie już nie wrócił tutaj. Tante Maria wohnt in einem Haus auf dem Berg, auf dem wir auch waren. Dort, wo wir uns dieses verlassene Haus angeguckt haben und darüber unterhalten haben, über die Pläne auch ihres Vaters, der nach dem Krieg hier nie wieder zurückgekommen ist. Ciocia Maria obecnie mieszka w Łuce także. Widzieliście, że jej dom jest zamknięty, ale bardzo często piechotą przychodzi do swojego domu, mimo że to jest kilka kilometrów. Also sie wohnt dort, auf diesem Berg, wo wir waren, jetzt wohnt sie auch in Łuka, aber trotzdem, wo das eine längere Strecke ist, ile kilometrów to jest? Powiedzmy 4. So ungefähr 4 Kilometer. Przez las. Geht sie durch den Wald, geht sie oft zu ihrem alten Haus zu Fuß. Nie wiem, jak byśmy mogli zacząć. Może od jakichś pytań, a może od opowieści na temat swojego życia. Ja nie wiem, jak będzie łatwiej.